jednakowe okładziny, to jest lekka warstwa papieru ściernego. Odgłos jest taki. Czyli nie ma to rotacji. Bardzo ważne. Zasady są proste. Gra się do 15 punktów. Jest przerwa. 15, 14, koniec seta. Zawodnik do wyniku 13 ma prawo na jedną grę wziąć jeden double point, czyli podwójne liczenie. Na przykład jest przegrywa 11-9-11, ja decyduję się, że gram tą piłkę za 2 punkty. Wygrywam, to dostaję 2 punkty, jeżeli przegrywam, przegrałem 1 punkt. Jeżeli gram jednego seta na tej stronie, do drugiego seta przechodzę na tamtą stronę, a swoją rakietę zostawiam tutaj. Gram drugą rakietę. Czyli praktycznie wyrównuje to szanse sprzętowe. Gwoli ciekawości, bo brałem udział dwa razy w mistrzostwach polskich. Osobiście ta forma bardzo się podoba, ponieważ maksymalnie wyrównuje szanse. Ja jako prawie 60-latek, aż się to mówimy zagrzamy, także z zawodowcami, z tym się stołowym, będę mi powiedział, że z większością bym wygrał. Bo nie ma tutaj, nie gra znaczenia aż tak bardzo sprawność fizyczna. Nie ma rotacji. W związku z tym te szanse są równe. Ja podam taki przykład. Rok temu grałem na mistrzostwach polskich z panem, który zaczął grać w ping-ponga w wieku 50 lat. Ja z nim walczyłem 2-1. Co w tenisie stołowym jest nie do wyobrażenia, bo nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, kto zaczyna w bardzo różnym wieku, miał jakiekolwiek szanse z zawodowcem. Mimo taka sytuacja właśnie istnieje.